Witam Was serdecznie słowami, które zapisane są w Księdze Proroka Daniela w 6 rozdziale 24 wierszu. Gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Oraz z pierwszego listu do Koryntian 16:13. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Słowa te mówią nam dzisiaj o apostole Pawle i proroku Danielu. Obie te postacie były narażone na niebezpieczeństwa w swoim życiu. Apostoł Paweł podczas podróży misyjnych, a prorok Daniel wraz ze swoimi przyjaciółmi narażony był na niebezpieczeństwo w niewoli babilońskiej. Obie te postacie cechuje mądrość, modlitwa, pokora, ale także stuprocentowe oddanie się Panu Bogu i zaufanie Mu w trudnych sytuacjach. Możemy zobaczyć także, że przyjaciele Daniela, którzy zostali wrzuceni do pieca ognistego, z zaufaniem Panu Bogu nie ugięli swoich karków przed innymi bogami. Tak samo jak prorok Daniel w modlitwie w stronę Jerozolimy nie ugiął swojej głowy przed tymi, którzy knuli przed nim spisek. Nie oddał chwały innym bogom. A więc był mocny, mężny i odważny. Tak samo jak i apostoł Paweł. Jaka jest nasza wiara? Czy jest mocna? Czy jest ugruntowana w Panu Bogu? Czy posiada mocny fundament, którym jest Jezus Chrystus? Niechaj słowa do zadumy będą również słowami, które są zapisane w książeczce z Biblią na co dzień. Cuda Boże rozgrywają się nie tylko na kartach Biblii. Każdego dnia cud. Każdego dnia pieśń, każdego dnia modlitwa. Każdego dnia życie w wierze. Każdego dnia cicha chociażby, ale zawsze odwaga. Tego pragnę, Panie, o to proszę. Te słowa dają nam słowa nadziei, otuchy i odwagi. Niechaj słowa z Księgi proroka Daniela i z listu do Koryntian również prowadzą nas w wierze, abyśmy mogli się na nich oprzeć. Oprzeć się na Panu Bogu, który jest mocny i wszechmogący. Wszystkiego dobrego, odwagi, zaufania i nadziei na ten dzisiejszy dzień i na kolejne. Pozostańcie z Bogiem.